Radio Wnet, www.wnet.fm. 9.42, trzecia godzina poranka Wnet. Last but not least, teraz naszym rozmówcą jest pani dr Justyna Melonowska, filozof, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogii Specjalnej. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jest pani autorką książki, takiej pracy o intrygującym tytule Ordo Amoris Amor Ordinis. Tak, ale pod tytuł brzmi Emancypacja w konserwatyzmie i sądzę, że on sporo wyjaśnia. Ordo Amoris to znaczy tyle co porządek miłości, a Amor Ordinis to tyle co miłość porządku. I zakładam, że to pierwsze sformułowanie odpowiada bardziej takiej perspektywie liberalnej, powiedzmy, możemy ją też nazwać lewicową, a drugie, czyli właśnie miłość porządku, takiej perspektywie konserwatywnej. I zadałam sobie takie pytanie, czy można uzgodnić liberalnie rozumianą emancypację, także w obszarze, a przede wszystkim w obszarze płci i rodziny, z takim środowiskiem, powiedzmy, habitatem konserwatywnym, czyli zorganizowanym wedle pryncypiów konserwatywnych. Zrobiłam to dlatego, że parę lat temu poprowadziłam taki grant, który był trudny do poprowadzenia. Zresztą wiem, że część osób z mojego środowiska, takiego bezpośredniego, akademickiego, nie wzięła tego, jakby odcinała się, nie chciała się zajmować w ogóle tą problematyką, bo chodziło o pary jednopłciowe z dziećmi, wychowujące dzieci w Polsce, ze względu na to, że były konserwatystkami, jakby te osoby, te badacze, albo że mówiły też, że dlatego, że są katoliczkami. No ja uznałam, że to nie może być żadna przeszkoda w pracy badawczej, a nawet wręcz przeciwnie. No, można powiedzieć, że to jest wyzwanie i zachęta, żeby tym bardziej się przyjrzeć jakoś tej problematyce. No i poprowadziłam ten grant. Bardzo wiele się przy tej okazji nauczyłam. I potem pomyślałam, że trzeba temu dać taką artykulację bardziej, znaczy artykulację akademicką, ale też taką przystępną dla publiczności, która by tłumaczyła te światy i zastanawiałam się, czy można je jakoś pogodzić, czy nie. Przy czym, żeby było jasne, ja w tej książce jednak pytam o to, czy liberalnie rozumiana emancypacja da się pogodzić z konserwatyzmem, a nie odwrotnie. Znaczy nie próbuję uzgadniać konserwatyzmu z liberalną emancypacją. No i tak powstała ta książeczka. Spróbujmy najpierw opisać, czym jest konserwatyzm w tym opisie i czym jest liberalizm. Nie jest to proste zadanie, dlatego że właściwie nie powstała, i to badacze też zwracają na to uwagę, właściwie nie powstało coś takiego jak konserwatywna utopia. Znaczy, nie wiemy, jaki byłby wymarzony świat konserwatystów. Konserwatyści wkraczają do akcji wtedy, czy oni są w pozycji reaktywnej, tak się przyjmuje, czyli wkraczają do akcji wtedy, kiedy pewne wartości, pewne ideały zostają zagrożone. I dlatego mówimy o konserwacji, czyli zasadzie takiej zachowującej, ocalającej. Taki autor jednego z najgłośniejszych, najbardziej popularnych artykułów o konserwatyzmie pisanego z pozycji liberalnej, to jest konserwatyzm jako ideologia, czyli Samuel Huntington jest autorem tego artykułu, stawia też konserwatystom taki zarzut, że on mówi tak, no u nas w liberalizmie to jest tak, że my się bez przerwy angażujemy w jakieś ogniste dysputy, natomiast nie ma czegoś takiego po stronie konserwatywnej. Znaczy konserwatyzm generalnie nie dyskutuje sam siebie. Ale, oh, really? No tak, tak się twierdzi. Natomiast jest bez wątpienia, da się wskazać pewne takie pryncypia konserwatywne, które są dosyć jasne. To znaczy, zwykle się przyjmuje jednak, że konserwatyści przyjmują, że człowiek to jest homo religiosus, czyli że jednak istnieje w nim taka komponenta religijna zorientowana na to, co poza, i tą komponentę należy uwzględniać w ustroju społecznym. Twierdzi się, że społeczeństwo jest takim organicznym procesem, powstaje, społeczeństwo powstaje długo, jego instytucje, jego ustroje, dlatego też nie należy ich gwałtownie zmieniać. Wspólnota jest ważniejsza od jednostki. Co ważne, co jest prawdopodobnie nie do przyjęcia dla liberałów, to twierdzi się tutaj, że ludzie są różni, a ponieważ są różni, no to też nie oznacza, że oni z definicji będą równi. Ponieważ no, mogą być równi w takim sensie osobowym, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o taką organizację społeczeństwa, to ich wkład w dobro społeczeństwa jest różny, zależy od różnych czynników. Dlatego też w konserwatyzmie jednak jest silny nacisk na hierarchię, na hierarchizowanie. No i to, co jest bardzo ważne i co różni od takich konserwatyzm, od takich projektów prozelitycznych, uzdrowieńczych, to jest to, że konserwatyzm twierdzi, że nie da się uzdrowić ran ludzkości,
ludzkości raz na zawsze. Z pewnością, znaczy trzeba się pogodzić z naszą ludzką konstytucją, z jakąś taką skazą naszej natury, która powoduje, że instytucje, które budujemy, ustroje, że zawsze w nich będzie pewna doza cierpienia. To jest nieuniknione. I że takie tworzenie właśnie takich utopistycznych projektów, w których nikt ma nie cierpieć, ma zapanować powszechny dobrostan w każdej płaszczyźnie życia, to jest po prostu droga do jakiejś takiej zapaści społecznej. Amerykański Hindus, czy Amerykanin, ale pochodzenia hinduskiego, Dinesh D'Souza pojechał, objeżdża Stany Zjednoczone z wykładami dotyczącymi swojej książki. I mówi, że studenci, a często doktoranci, którzy są na sali, pierwszy raz w życiu słyszą spójny, konserwatywny wykład filozoficzny, mówiący o tym, jak jest świat zbudowany, jakie są relacje, jakie są przykłady dotyczące konserwatyzmu, mówiony językiem akademickim, bo na amerykańskich uniwersytetach to nie funkcjonuje. Po prostu przykładami konserwatystów są jacyś rednecy, jacyś wyznawcy Donalda Trumpa z Midwestu, którzy wyrażają się językiem, innym akcentem mówią niż kalifornijscy intelektualiści, wobec czego zapewne gorzej myślą, są gorszymi ludźmi. To teraz ten panujący liberalizm, bo jednak to jest 90% w tej chwili. Ja bym, o liberalizmie jest w pewnym sensie paradoksalnie jest trudniej mówić niż o konserwatyzmie. Dlatego, że jeżeli myślimy o takim klasycznym liberalizmie, to w gruncie rzeczy celem było tam to, żeby nie tracić z oczu pewnych peryferiów świata ludzkiego i żeby ludzie, którzy pochodzą z tych peryferiów, mogli mieć jakieś możliwości artykulacji swojego doświadczenia i żeby w grach społecznych jakby uwzględniać to doświadczenie. Tak? Czy generalnie to były dosyć takie, z naszej perspektywy, to co jest ciekawe i to, z czym spotykamy się u komentatorów tej problematyki, to jest to, że z naszej perspektywy współczesnej można powiedzieć, że taki klasyczny liberalizm, no dzisiaj musielibyśmy zaklasyfikować jako takie podejście w gruncie rzeczy konserwatywne. Tak. Natomiast to, co jest taką ideą wiodącą liberalizmu dzisiaj, to są oczywiście, no widzimy to zresztą chyba przez kontrast do tego, co przed chwilą mówiłam o konserwatyzmie, między innymi pójście w taką stronę takiej odgórnej przebudowy społeczeństwa, prawda? Ale też jakby konflikt przebiega, moim zdaniem, taką główną płaszczyzną konfliktu jest jednak pojęcie wolności, ponieważ w konserwatyzmie wolność rozumie się na sposób społeczny, wspólnotowy i to jest przede wszystkim wolność do. A w liberalizmie rozumie się wolność w sposób taki emancypacyjny, czyli to jest wolność od. Czyli wolność od jakichś gotowców egzystencjalnych, od podejmowania określonych ról. No tylko pytanie, jak ma funkcjonować społeczność czy społeczeństwo, prawda, w którym wszyscy są wolni od podejmowania jakichś ról i realizacji jakichś ról. I teraz druga z tym związana taka płaszczyzna różnica, to jest to, że konserwatyści kładą nacisk na powinność. Znaczy zakładają, że człowiek się realizuje przede wszystkim w obszarze powinności, które podejmuje i które realizuje. Tymczasem liberałowie jednak twierdzą, że człowiek ma przede wszystkim prawa. No i teraz jest pytanie, czy te prawa gdzieś się kończą, ponieważ jak śledzimy, czy to nabywanie praw ma się gdzieś zakończyć, ponieważ jak śledzimy procesy emancypacyjne, to wygląda na to, że nam się proponuje emancypację ad infinitum. Ale to, co jest ciekawe, to, że też się nie mówi o tym wprost. Na przykład liberalnie zorientowani badacze proemancypacyjni w tym obszarze LGBT, tak to nazwijmy, mówią o tym, że piętnują taki u swoich oponentów, czy właściwie nie wiem, no bo to są z jednej strony badacze, więc oni nie mają oponentów i oni nie piętnują teoretycznie, prawda? Tylko problem jest taki, że te badania w tym obszarze są tak wysycone ideologicznie, że jednak piętnują i jednak mają oponentów. Mówią o czymś takim, że ta strona konserwatywna posługuje się czymś takim jak topos prawdziwej natury rzeczy. To znaczy, że konserwatyści zakładają, że po dopuszczeniu na przykład, no nie wiem, legalizacji jakichś tam związków jednopłciowych, że te roszczenia będą szły dalej i dalej i dalej. No bo idą. No właśnie. I można powiedzieć, że w tym samym numerze studiów socjologicznych, których w jednym artykule stwierdzamy właśnie, że konserwatyści posługują się, czy ta strona prawicowa posługuje się toposem prawdziwej natury rzeczy, to jeden z kolejnych artykułów dotyczy akceptacji dla związków
nie mononormatywnych, czyli poliamorycznych i tak dalej, i tak dalej. Także jakby widzimy tutaj ewidentne takie przekłamania, odejście od takiej logiki, prawda, odejście od spójności, no nie wiem, piętnowane jest na przykład w tej literaturze to, że się stwierdza, że potencjał reprodukcyjny par hetero i homoseksualnych jest taki sam, znaczy przepraszam, że jest różny, ponieważ zdaniem tych proemancypantów jest taki sam, jak sądzę, tak chyba twierdzą. Więc natomiast to, co jest ciekawe i co podkreślił ksiądz Alfred Wierzbicki, który był recenzentem mojej książki, to, że kiedy śledziłam to z takiej perspektywy gabinetu, zamknięta w gabinecie i po prostu ograniczając się do studiów nad tym piśmiennictwem, to wychodzi na to, że jednak gdyby obie strony miały trwać konsekwentnie przy swoich postulatach, ale nie tylko postulatach, tylko przy swoich jakby rozstrzygnięciach, koncepcjach, to teoretycznie powinno dać się uzgodnić emancypację, no właśnie między innymi homoseksualistów z habitatem konserwatywnym. I teraz ksiądz Wierzbicki twierdzi, że ja na tę okoliczność jakby idę pod prąd tezy, że jesteśmy skazani na wojnę kulturową w łonie jednej cywilizacji. I tak, i nie. Znaczy systematyzacja teoretyczna pokazuje, że moglibyśmy tej wojny uniknąć. Natomiast no, obserwacja społeczna pokazuje, że chyba tak po prostu nie jest. Zresztą taki filozof angielski Roger Scraton, kiedy zadaje takie pytanie, no jak to możliwe, że pogląd taki afirmatywny na małżeństwa homoseksualistów stał się ortodoksją na Zachodzie, odpowiada samemu sobie, mówiąc, no chyba nie zaprzeczymy, że pewną rolę w tym odgrywało zastraszenie. To znaczy, że jeżeli zgłosisz jakiekolwiek weto, to będziesz po prostu narażony, no będziesz traktowany jako homofob i tak dalej. Więc bo liberałowie przejęli instytucje państwa, zwłaszcza na zachodniej w Europie, i przejęli, no tak, system prawny. Instytucje. I system prawny wymusza określone działania, tak? I określone, tak? I wychowanie społeczeństwa. Takim dobrym przykładem wychowania społeczeństwa jest to, co dzieje się wobec społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład jest cenzurowane prewencyjnie, kto może się z tymi ludźmi, Polakami, spotykać. Tak, na czarnej liście jest, nie wiem, Ziemkiewicz. Aha, no tak, to ma pan na myśli, jasne. Tak? I, no i wtedy się go nie wpuszcza, a nawet jeżeli się wpuści, to policja chodzi do lokali, mówi, tu ma przyjść taki ekstremista i... Wojciech Sumliński był pytany, czy jest prawicowym ekstremistą i do jakiej prawicowej organizacji należy. Powiedział, że kościół domowy, no to policjant go pytał, o co ten kościół domowy tutaj działa. Tak, ja rozumiem, no to są też takie zmartwienia. My się z tego śmiejemy, ale to śmieszne nie jest. To nie jest śmieszne, tak, natomiast rozumiem, że pan pracuje na trochę, by tak rzec, innym froncie. Ja myślę sobie, że bycie badaczem, naukowcem, kiedy się chwyta rzeczywiście sens tej działalności, daje takie specyficzne poczucie wolności. I teraz, czy ja nie wiem, jak my stoimy z czasem, bo może już się kończy w ogóle nasza rozmowa. Kończy się. Roman Zawadzki. Ojej. O, szkoda. Chciałam panu podać przykład, jak możliwe jest to uzgodnienie. Proszę bardzo. Spróbujmy w dwie minutki. Dwie minutki mamy. Okej, w dwie minutki, najkrócej. Gdybyśmy się zgodzili co do takiej normy kantowskiej, znaczy chcielibyśmy zorganizować społeczeństwo wobec normy kantowskiej, a katolik powiedziałby na przykład wokół normy personalistycznej, czyli zakładamy, zgadzamy się co do tego. Wszyscy uczestnicy naszej gry społecznej, że jeden człowiek dla drugiego nie może być nigdy środkiem do celu, a jedynie celem samym w sobie. I jeżeli potem weźmiemy na warsztat pewne praktyki, no nie wiem, emancypacyjne, na przykład to, jak pary homoseksualne pozyskują dzieci, ponieważ tam jest około pięciu strategii pozyskiwania dzieci, to powiedzmy sobie, że dwie z tych strategii są niesprzeczne z normą personalistyczną. Więc w tym sensie także społeczność konserwatywna mogłaby je uznać, ale to by oznaczało, że trzeba zrezygnować ze wszystkich pozostałych. Samo sformułowanie pozyskiwanie dzieci, no tak, przez wiem, pary jak to, nie homoseksualne wiem, jak to inaczej zabrzmiało ująć, tutaj straszliwe i zmroziło. No domyślam się, ale to nie można dać się mrozić. Trzeba szukać jakby sensu. To nie można poprzestać na Roman Zawadzki dołączył. Bo tak się zgadało, że ta pani jest moją byłą studentką, więc ten pan ja jest moim byłym wykładowcą. Nie chcę po pierwsze ani jej peszyć, ani po drugie nie chcę komentować. No nie wypada mi, prawda? To stare dzieje. Pani nawet mnie nie poznała. Ale rozumiem, że no dalej niesie ta kaganek oświaty
w dziedzinie tej, w której się u mnie uczyła. Nie, broń Boże, nie mam bardzo mało wspólnego z psychologią, dzięki Bogu już. Dzisiaj. Ja też, proszę. To był taki błąd młodości. Ale teraz bardziej filozofia. Będziemy pewnie rozmawiać o tych sprawach i sprawach Kościoła i problemach, przed jakimi staje obecny Kościół katolicki, ale to już kiedy indziej, ponieważ za 10:03 w naszym programie nieuchronnie zbliża się koniec. Roman Zawadzki pojawił się z zapowiedzią programu muzycznego, który po 10:00 rozbrzmi antenie. Dzisiaj będzie rozbrzmiewać. Będzie jak zwykle trochę ciekawostek i sporo ciekawostek i dobrych wykonawców. A ja Państwa żegnam. Pozdrawiamy serdecznie wydawcę programu Łukasza Jankowskiego oraz Pawła Chodyna, który go realizował. Ostatnim gościem była pani Justyna Melonowska. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwa. Zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do lektury. Książeczka, mogę tak powiedzieć, tak? No, tak. Pod tytułem Ordo Amoris i Amor Ordinis. Justyna Melonowska. Emancypacja w konserwatyzmie. Radio Wnet. www.wnet.fm